kolejny weekend i kolejne kajakowanie. Zaczynam z tego samego miejsca, jezioro San Cassien. Dzisiaj planuję zwiedzić zachodnią odnogę jeziora, którą właśnie tutaj widać, i odnogę północną. Odnoga północna znajduje się w prawo za mostem, którym właśnie może widać jadą samochody. Przed chwilą widziałem tutaj ryby. Dobra, kajak zwodowany, 2 litry wody, trochę prowiantu, ale nie za dużo, żeby nie było ciężko oczywiście. No i można ruszać na podbój dalszych części jeziora San Cassien. Jest koło godziny pierwszej, także jeszcze mam sporo czasu, zanim się ściemni. Pogoda jest super, pomimo tego, że zapowiadali, że może być deszcz, to tafla jeziora jest idealnie gładka, warunki są po prostu rewelacyjne. No to czas startować. W poprzedniej wycieczce na morzu mierzyłem prędkość. Zawrotna ona nie jest. Maksymalnie udało mi się osiągnąć chyba 8 czy 9 km na godzinę. Średnio przy takim normalnym wiosłowaniu to jest 5 km na godzinę. Zdecydowanie nie jest to szybki kajak. Kajak rekreacyjny, taki do przejażdżek. Właśnie takich jak teraz na spokojnym jeziorze. Albo do zabawy na morzu w jakichś falach. Most przez środek jeziora. Za tym mostem właśnie jest odnoga północna, a po lewej stronie mamy odnogę zachodnią, którą właśnie będę wpływał. Płynę sobie przy brzegu, woda jest dość bardzo przejrzysta, widać czasami ryby, jest sporo zarośli. Jest tak ładnie, bardzo podobnie jest do pływania po Solinie w Polsce. Jestem już w połowie zachodniej odnogi. Jest tu całkiem ładnie, trochę bardziej skaliste wybrzeże. Wyjątkowo podoba mi się konstrukcja tego kajaka. Jest tak zaprojektowany, że bez problemu można się w nim położyć. A jak się leży na środku jeziora, to widoki są właśnie takie. Albo takie. Albo takie. Dopłynąłem do momentu, gdzie się kończy dostęp do zachodniej odnogi jeziora San Cassien. Przed chwilą zastanawiałem się, co jest w tej brązowej budce, ale usłyszałem strzały, czyli domyślam się, że jest strzelnica i w tym momencie dalej tam płynąć nie można. Tutaj w centralnej części widać też biały znak, który pewnie wypłowiał, czyli tutaj się kończy dostęp i mogę wracać na odnogę północną. Widoki jak na całym jeziorze piękne, widok w drugą stronę pokazuje kilka meandrów, trochę gór, jest naprawdę ładnie. Jak się zatrzyma w zatoczce, to nawet widoczny jest nurt na tym jeziorze, to znaczy w zasadzie na rzece, która tworzy jezioro.
tym miejscu nawet już dobrze czuć nurt i wiatr, także myślę, że jakbym nie wiosłował, to bym wrócił tą samą drogą dosyć szybko. W zatokach rzeki jest dużo tego żółtego pyłku, to jest jakiś pyłek ketowy. Czasami ten pyłek potrafi się osadzać nawet na samochodach, jak przez kilka dni bardziej pyli. I wtedy wszystkie samochody są właśnie w takim żółto-pomarańczowym kolorze. Jestem ponownie w centralnej części jeziora. Za mostem jest odnoga północna. Właśnie byłem na odnodze zachodniej. Także już tylko tamta część jeziora została mi do zwiedzenia. Na jeziorze Saint-Cassien często odbywają się też treningi kanadyjek. Jest tutaj bardzo gładka woda, mało wiatru, żadnych fal praktycznie i duże przestrzenie, na których można powiosłować. Po tej stronie, zaraz w lewo za mostem, jest dosyć spory kalang, czyli taki fiord w pewnym sensie, w którym jest dosyć spokojnie, nie ma wiatru, nie ma fal, bo tam w głównym nurcie już pod mostem nawet widać, że jest sporo i nurtu i fal, także płynie się trochę trudniej, nawet z wiatrem to już zupełnie. To, że zarówno wiatr i nurt są dosyć spore, widać po tej żółtej boi, która zamiast stać prosto, się mocno przekrzywiła w prawą stronę. Krótki postój na odpoczynek. Jestem w jakiejś 2/3 długości północnej odnogi, także już niedługo będę zawracał. Tam w głębi jeziora widziałem już bojki, które wyznaczają granicę, dokąd można pływać, a dalej już jest teren elektrowni. Poprzednio wspominałem, że mój kajak ma funkcję autoosuszania, która nie działa prawidłowo, jak ktoś ma większą wagę. Ale wystruganie korka i przyklejenie taśmy z przodu skutecznie zlikwidowało tą funkcję auto zamoczania kajaka. Właśnie dopływam do północnego końca jeziora. Już widać boje ograniczające ich znak. Została mi tylko jeszcze jedna zatoka. I dotarłem do znajomego znaku uwaga niebezpieczeństwa, koniec jeziora. Także tutaj zawracam i płynę do samochodu dalej już. Mostu co prawda jeszcze nie widać, ale myślę, że 2-3 km stąd jest. Oddalam się już od miejsca, gdzie nie powinno się dalej wpływać i dopływam do kolejnego ciekawego miejsca. Tutaj jest zapora. Nie wiem, czy w tym miejscu również jest elektrownia, ale na Google Mapach bardzo fajnie to wygląda, że tutaj mamy bardzo szeroki kawałek jeziora,
a dalej za zaporą już jest mały strumyk. Także albo jest to elektrownia, albo jest to tylko miejsce, gdzie jest tama, żeby jezioro mogło powstać. I dalej no wprost widać już most, także już jest w miarę blisko, a za mostem ze 200 metrów dalej jest samochód. Jeszcze jedno ujęcie na tą zaporę. Teraz to już płynę na azymut. Most widać, także wiem, gdzie mam płynąć. Plan był taki, żeby zwiedzić każdą z tych zatoczek po lewej stronie, ale już zwiedziłem wszystkie, które były po prawej stronie i już mi się trochę nie chce, już jestem trochę zmęczony. Tam jest koniec jeziora, do którego dopłynąłem, także już po prostu wracam. Wbrew pozorom kajak nawet trzyma kurs, to tylko się tak wydaje, że go buja przy każdym machnięciu wiosłem. Jak jest spokojna woda i nie ma żadnych fal, to płynie się super przyjemnie. Jak są fale, to się płynie trochę mniej przyjemnie, ale też się płynie. A jak jest wiatr, no to się już wtedy nie płynie. W ogóle wieczorem jest jezioro bardzo spokojne, także płynie się bardzo przyjemnie. Słońce już tak mocno nie pali, ale jeszcze jest widno. Nie ma żadnych ludzi, co ciekawe, bo w sumie jest już bardzo ciepło, jest około 20 stopni. Woda jest też ciepła, tylko niektórzy wędkarze czasem sobie stali przy brzegu. A takich, którzy dopływali, to nie ma ich za dużo. W Kanadyjkach chłopaki trenowali, takich na 4 osoby, ale to było w odnodze zachodniej, a teraz jestem na odnodze północnej. Podsumowując, tydzień temu byłem na odnodze południowej i ona była chyba najspokojniejsza, najfajniejsza. Zachodnia odnoga, tam było trochę więcej ludzi. W sumie na zachodniej odnodze też były bardzo ładne widoki, klify takie skalne. Na północnej odnodze najczęściej jest wiatr i fale, także północnej odnogi chyba nie będę za często wizytował, ale południowa i zachodnia są bardzo przyjemne. Czyli do mostu jest fajnie, a za mostem jest wiatr, fale i w ogóle tak trochę mniej przyjemnie. A teraz jestem sobie na samym środku jeziora, płynę centralnie na most. Trochę chyba mi prąd pomaga, bo nawet szybko mi się płynie, albo po prostu to zwiedzanie zatoczek przez pół dnia tak mnie rozmieniło. Kończy mi się bateria, także nie wiem, czy nakręcę już końcówkę, jak wyląduję.